pamiętam, jak byłem parę razy na rekolekcjach z ojcem Johnem Bashaborem, być może niektórzy kojarzą, taki misjonarz z Ugandy, charyzmatyczny, on często w czasie modlitwy powtarzał takie dwa słowa: more power, more fire. Jeszcze takim afrykańskim akcentem angielskim, bardzo fajnie to brzmiało. I właśnie byśmy chcieli, żeby było more power i more fire w czasie mszy świętej. Jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, więc jesteśmy też w stanie tego ognia Bożego doświadczyć. A nic tak nie zmienia wnętrza człowieka jak doświadczenie. Jeżeli ktoś doświadcza, ktoś z was, jakiegoś bólu, cierpienia, to wiecie, że to zmienia człowieka, odbija się na nas. Tak samo doświadczenie żywego Boga odbija się na nas i zmienia. Coś tam pęka, jakaś skorupka pęka.